Dzień dobry, chciałam powiedzieć hello. Dzień dobry kochani, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj bardzo króciutko na temat, jak ja kupuję produkty żywnościowe. Bo pewno jestem troszeczkę inna niż większość ludzi. Ja nie myślę, ja czuję. Ja wybieram wszystko intuicyjnie. Jeżeli mam jakiś produkt, no może być pasta do zębów, czy akurat mleko do kawy mi się kończy, które piję 2%, no to czasami zapiszę, bo wiecie, często to tak bywa, że mam iść kupić 2-3 rzeczy i kupię 10 zupełnie innych niż te 2-3, po które tak naprawdę udałam się tam. No cóż, wiek robi swoje, kochani. Więc bywa różnie. Więc najpierw idę i kupuję to, po co tam poszłam. Natomiast drugi krok to będzie, kochani, intuicyjnie podchodzenie do tematu. Czyli dajmy na to, chcę kupić coś słodkiego. Tak naprawdę słodyczy ja nie kupuję, chyba że jakaś gorzka czekolada. Ale na przykład macie na coś ogromną ochotę. Czy to będzie to, czy to będzie owoc, czy to będzie warzywo. Ja biorę do ręki, czasami patrzę i już wiem. Jeżeli mam wątpliwości, biorę do rąk i intuicyjnie wyczuwam. Czy to jest to, czego moje ciało potrzebuje, czy nie? Jeżeli mam odpowiedź, tak, ja mam ochotę na to, to ja to biorę. Ale jeżeli brzmi dobrze na papierze, tak świetnie to wygląda, ale coś mi mówi, że nie, więc wtedy tego do koszyka nie kładę. I tak idę ze wszystkim, co kupuję. Czy to jest do jedzenia, czy to jest do wypicia, czy w ogóle cokolwiek przynoszę ze sobą do domu. Cokolwiek staje się moją własnością, to intuicyjnie, energetycznie wyczuwam, czy to jest to, co przynależy do mnie, czy to jest to, co jest właściwe dla mnie, czy nie. I albo jest moje, albo zostaje w sklepie. Buziaczki, kochani. Uściski. Ha, ha. I do kolejnego razu.